dyrektor najpierw. Oczywiście ja jestem ogromnie wdzięczny i jestem bardzo zadowolony, bo przypomnę Państwu, że ponad rok temu podjąłem wraz z panem radnym Henrykiem Carewiczem i wówczas panem europosłem Markiem Grubarczykiem, teraz ministrem do spraw gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, a potem z panem Pawłem Szefernakerem, radnym Sejmiku Zachodniopomorskiego, obecnie ministrem w kancelarii pani prezes Rady Ministrów, i potem również w Koszalinie z panem wicemarszałkiem wówczas Markiem Kuchcińskim. Mieliśmy kilka konferencji właśnie w aspekcie praktycznie zapaści komunikacyjne Pomorza Środkowego, bo mówiliśmy o zapaści komunikacyjnej, mówiliśmy tutaj, takie dość ostre zdanie trzeba było mieć nie po kolei w głowie, żeby doprowadzić do takiej zapaści komunikacyjnej Pomorza Środkowego, bo pamiętacie Państwo, nie tylko kolej miała dramatyczne połączenie, ale nie było i nie ma połączenia drogowego. S11 cały czas była zablokowana, portu lotniczego w Zegrzu Pomorskim nie zbudowaliśmy. A więc dla nas to dzisiejszy dzień jest radosny, wiosenny, radosny, bo zawitały do nas wspaniałe trzy piątki, bo pan prezes dzisiaj nam oficjalnie zakomunikował, że będziemy jechali z Kołobrzegu do Warszawy 5 godzin 55 minut, czyli trzy piątki, wspaniałe trzy piątki, a więc jest dobra zmiana na kolei i witamy tą dobrą zmianę rządu. I myślę, że to jest tylko taki pierwszy początek odblokowania tej zapaści komunikacyjnej Pomorza Środkowego. Ten sceptycyzm, który wtedy nam towarzyszył i obśmiewanie kolei dużej prędkości, no praktycznie nie spełniły się i bardzo fajnie. Także ja tutaj serdecznie gratuluję i dziękuję bardzo spółce PKP Intercity za wspaniałą organizację i też takie przyspieszenie, bo myślę, że kwiecień przed sezonem, no to jest piękny czas i się bardzo cieszymy. I tak sobie mogę powiedzieć, że kiedyś Walt Disney mówił, że jeśli potrafisz o czymś marzyć, to potrafisz tego dokonać. I myślę, że my mieszkańcy Pomorza Środkowego jeszcze mamy wiele marzeń, ale pewnie już zaczynamy spełniać. Jesteśmy na tyle silni i na tyle dumnym narodem i też dumnymi mieszkańcami Pomorza Środkowego, że będziemy walczyć o wiele większe, o większe jeszcze sprawy, chociażby nawet o połączenie bezpośrednie Kołobrzegu i Koszalina z Berlinem, chociaż tutaj jest duża rola Urzędu Marszałkowskiego, już nie Ministerstwa Infrastruktury i nie spółek, ale pięknie się kłaniamy, dziękujemy, gratulujemy również wspaniałego sukcesu. Koleje dużo prędkości zawitały do Kołobrzegu, do Koszalina. Dziękujemy bardzo. Witam Państwa. Jest mi bardzo miło, że możemy gościć w Kołobrzegu i że możemy mieszkańcom tego miasta zaproponować od 29 kwietnia stałe połączenie z Warszawą i Krakowem. Od 29 kwietnia jedna para pociągów zostanie wydłużona do Kołobrzegu, mijając po drodze wszystkie miasta i zatrzymując się w największych, czyli w Lęborku, w Koszalinie i w Słupsku. Także Pomorze, tak jak tutaj pan europoseł mówił, zyskało nowe, komfortowe połączenie najlepszymi składami PKP Intercity. Ta batalia długo trwała, ale przyniosła efekt. Także od 29 kwietnia możemy pasażerom zaproponować najbardziej komfortowe składy i myślę, że ofertę, która jest bezkonkurencyjna, ponieważ już od 79 zł z Kołobrzegu możemy podróżować do Warszawy w czasie 5 godzin i 55 minut. Z kolei do Krakowa z Kołobrzegu pojedziemy w czasie 8,5 godziny i za bilet zapłacimy już około 100 zł. Jeśli będziemy kupować bilety wcześniej, tym cena będzie niższa. Także jest mi bardzo miło, że możemy wszystkim mieszkańcom Pomorza zaproponować to połączenie. Jestem przekonany, że będzie ono cieszyło się dużą popularnością. Jeśli mają Państwo jakieś pytania, chętnie odpowiemy. Co tutaj pytać? No, jest to dobra, szczęśliwa wiadomość.
Tym bardziej, że cena jest naprawdę konkurencyjna. Proszę sobie wyobrazić, 79 zł, prawdopodobnie to przez internet trzeba by chyba zamówić, bo to troszeczkę będzie droższe. W tym jeszcze kawa, herbata, może jakieś ciastko. No i komfortowe warunki, jednocześnie bezpieczna jazda. No to proszę sobie wyobrazić jazdę samochodem do Warszawy. Ile kosztuje, jakie po drodze mamy niebezpieczeństwa. Już nie mówiąc no, pociągami, którymi dotychczas jeździliśmy. To była gehenna, to był dramat. My jeździliśmy planowo 10, ponad 10 godzin, 10-12 godzin do Kołobrzegu z Warszawy, a już z Krakowa mieszkańcy, kuracjusze to praktycznie przeżywali naprawdę wielkie dramaty. Trzeba być było bardzo, bardzo zdrowym i bardzo wytrzymałym, żeby z Krakowa dojechać do największego uzdrowiska w Polsce, do Kołobrzegu. I to był w mojej ocenie skandal, że praktycznie do Kołobrzegu, jako największego uzdrowiska w Polsce, nie mieliśmy łatwego dostępu ani drogą, ani drogą lotniczą, ani koleją. No to więc wreszcie nadeszła dobra zmiana. Dziękujemy za tą dobrą zmianę. Jeszcze raz PKP Intercity, spółce akcyjnej. Bardzo serdecznie dziękujemy i też gratulujemy sukcesu. Dziękuję bardzo. Jeszcze chcę tylko powiedzieć, że oprócz Tendolino mamy oczywiście jeszcze inne połączenia, twoje linie kolejowe i oczywiście też wzmocnimy jeszcze bardziej te połączenia w okresie szczytów przewozowych, czyli na majówkę, na czerwcówkę. W całe wakacje zostanie uruchomionych jeszcze więcej składów wagonowych, ale też z dobrymi czasami przejazdu. Także będziemy mogli zaproponować nie tylko ofertę Pendolino, ale też ofertę bardziej ekonomiczną, jeszcze bardziej ekonomiczną i więcej połączeń w trakcie doby. A ja od Ciebie dodam, że nie tylko składy Pendolino, ale składy już polskiej produkcji, naszej rodzimej produkcji, które nie odbiegają w żadnych parametrach od składów zagranicznych. Miejmy nadzieję, że polskie będziemy też promować składy kolejowe. Tak, czyli tak. Do tej Warszawy pan się namęczył kiedyś, prawda? Znaczy tak jeżdżąc do Warszawy jako poseł. No właśnie mówię, czasami się jeździło ponad 12-14 godzin, jakiekolwiek opóźnienia, zawsze, najczęściej było opóźnienie. No i teraz, jak pan prezes, pan dyrektor powiedział 5 godzin, 55 minut, to początkowo nie dowierzałem, że przez Gdańsk, bo zawsze byłem przekonany, że jak przez Poznań puścimy linię, to wtedy będziemy naprawdę ekspresowo jechać, ale jeśli nawet przez Gdańsk, bo do Gdańska jedzie się 3 godziny, będę miał. Niecałe 3 godziny, tak, z Warszawy, no to tutaj 2 godziny i 55 minut, no to jest naprawdę sukces. 5 godzin, 55 minut to no naprawdę to jest wiadomość no, super dobra. Znam, jakie są uciążliwości w normalnych warunkach, a jeśli kuracjusze, czy jeśli ktoś jest obładowany jakimiś no, bagażami, no to jest no, to jest dramat. Tym bardziej, że proszę zwrócić uwagę, że też jeszcze następna batalia będzie o anturaż tego całego dworca naszego. Przypominam, że też kiedyś interweniowałem bardzo dawno temu, interweniowałem 3 lata temu w Ministerstwie Infrastruktury, że no, dworzec, niby mieliśmy renowację dworca, on nieczynny jest, po 22 jest zamknięty i szczerze mówiąc nie ma też takich wielkich udogodnień dla niepełnosprawnych, tak? A już jak byłem tutaj świadkiem no, obładowanych turystów, to praktycznie przeżywają tutaj naprawdę bardzo ciężkie chwile, no, przedostając się na drugą stronę peronu i tak dalej. Także wiem, że też będą pewne rzeczy działy się dobre na peronach, na dworcu i wokół dworca. No, ale to jest przy współpracy samorządów oczywiście. Większość z Państwa już nagrała materiały indywidualne, ale jak jeszcze ktoś chciałby porozmawiać tutaj, to zapraszam.